W trakcie prac parlamentarnych jest obecnie rządowy projekt zmian w ustawie o CIT. Jedna ze zmian proponowanych przez rząd i wstępnie już zaakceptowanych przez parlament dotyczy zasad zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne. Pierwotnie pomysł rządowy zakładał całkowite ograniczenie tych wydatków poprzez nałożenie klauzuli w wysokości 5% EBITDA na koszty, to znaczy koszty z tytułu usług niematerialnych miały być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu do wysokości 5% EBITDA. Jednakże na skutek licznych protestów, w tym w szczególności sektora bankowego, w których usługi niematerialne, takie jak chociażby usługi IT służące zabezpieczeniu bankowości elektronicznej, stanowią istotny element budżetów, no tutaj na skutek tych nacisków Ministerstwo Finansów zareagowało i objęło restrykcjami jedynie usługi niematerialne zakupowane od podmiotów powiązanych. Dodatkową jakby koncesją na rzecz podatników jest fakt, że restrykcją tą nie będą objęte usługi, co do których podatnik zawarł z ministrem finansów porozumienie dotyczące poziomu cen transferowych. Jeżeli takie porozumienie zostanie zawarte, wówczas podatnik bez ograniczeń będzie mógł zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów usługi niematerialne.